dla dezertera obozowego. To nie ty. Dezerter obozowy. To pewnie ja. Tak jest. Daniel, tak. A ucieka. Ja nie wiem, jaka jest historia tej nominacji. Uciekł. Gdzie jest to Daniel? Uciekł, nie ma go. Uciekł, nie ma. To fajnie, tak to do śpiewania. Gadoły! Halo. Gadoły! Dziękuję. Do śpiewania przygotuje się Karolina Tkaczyk. Jest? To się przygotuje. Się przygotuje. Teraz mamy kategorię, która ogranicza się chyba tylko do... obejmuje twarz. I mamy na przykład nominację w kategorii najśliczniejszy obozowy uśmiech. No to taka komendantka pewnie. Nie. No, ja nie. To na pewno ja. No, ktoś jeszcze? Nie? Zapraszamy Annę Ramsę. Madzie. Madzie. Madzia. To była Anna. Madzia. Wygrałaś. Nominacja. Poczekajcie, Madziulka, odwróć się i pokaż im wszystkim, jak się ślicznie uśmiechasz. Mamy nominację także śmieszka obozowa. Bolek. Śmieszka obozowa. Bolek zmienił płeć? Nie ma takiej. Znaczy, no, kiedyś mówili na niego Baśka, ale... A popatrzcie, rozejrzyjcie się wokoło i zobaczcie, kto się teraz najbliżej śmieje. Uznała żena! Nie, to ma żena. Ja myślę, że to... Nie dostrzega naszego uśmiechu. Nie, jest to druhna Julia Poręba. Może zaniesiemy jej, bo... Ale zaniesiemy jej! Nawet mimo bólu się uśmiecha. A teraz mamy dokładne przeciwieństwo poprzedniej kategorii. Mamy najmniej uśmiechniętego człowieka, w cudzysłowie nie wiem czemu, na obozie. To tu ta druga marzena. Kacper Gromala! To jest! Kacper Gromala! Chodź, nasz... Ostatnia kategoria typu uśmiech albo jego brak. Najpiękniejsza i najbardziej smutna twarz. Ja nie wiem, kto to pisał. Też ja! Nie! To Szeliga! Ta jest! To piękne się nie zgadza, Kacper. Zapraszamy Tosię! Gdzie jest Tosia? Tosia! Antonina! Antonina, nie jakaś Tosia! Nie, ja mam Tosię! Coś jeszcze? Proszę Tosię. Ja mam Ewa. Gotowa do śpiewania? Zapraszamy! Karolina!